Cześć, tu Ulaniec, witam Was bardzo serdecznie. Czy Wy też oglądacie mundial? Mam nadzieję, że tak, bo niespodzianek jest naprawdę, kupa niespodzianek. Remis Szwajcarii z Brazylią, wygrana Meksyku z Niemcami, po prostu puch, yy, nie wiem jak to nazwać, no straszna, straszna, straszna imba. Bardzo mi się podobają te mistrzostwa. Jutro grają Polacy, czyli we wtorek. Na pewno każdy z Was będzie przed telewizorem oglądał mecz, więc nie sądzę, żeby jutro była jakakolwiek, jakikolwiek sens wrzucania materiałów, chyba, że przed meczem i może ktoś sobie obejrzy po meczu. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Nie wiem, co nagrać z Hoja, to znaczy szukam pomysłu na serię Same Czołgi, szukam Państwa. Chciałem sobie zrobić Japonię, ale podbicie Chin jest niezwykle ciężkie i musiałbym do 1940 roku się po prostu zbroić i ta seria byłaby nudna do oglądania i pisalibyście, e, ale nudy, wewe we, i tak dalej, e, więc może darujmy to sobie. E, dodatkową sprawą jest też to, chłopaki, że aktualnie jestem Führer Reich i ja coś na tym Führer Reichu, taki ostatni odcinek podsumowujący te Węgry przygotowywuję. Ja o tym nie zapomniałem, on będzie na pewno prawdopodobnie w środę, jeżeli bym to dzisiaj przygotował, no to wydaje mi się, wydaje, że tak, ale jest to nasza seria zbieraczka informacji, tutaj zbieram informacje dotyczące co byście chcieli zobaczyć na kanale i tak dalej, i tak dalej. E, niestety muszę Wam powiedzieć, że seria z Mordoru zakończy się dosyć prędko, tylko i wyłącznie dlatego y, przez niestabilność tej gry, przez ciągłe krasze i przez moje słabe nerwy. E, bo jeżeli chciałbym kontynuować serię y, z Mordoru, to na następnym streamie musiałbym ustawiać cel na nową klawiaturę, e, gdyż ta już ledwo wytrzymała te parę odcinków, przez te krasze oczywiście. No okej, okay, ale dobra, do rzeczy. Aktualnie co robię w wolnym czasie? Zajmuję się ogrywaniem Warhammera dwójki, gdyż bardzo mi się zaczęło podobać. E, zaczęła mi się podobać ta gra. E, mam dwójkę z jakimiś tam dodatkami, że mogę grać tymi, mogę grać z tymi. Dobra, nieważne. względem hoja co chcielibyście zobaczyć z Herzowiron Iron 4 na kanale, jeżeli chodzi o serię? Bo po prostu po Węgrach nie mam pomysłu. Naprawdę nie mam pomysłu. Siedzę, siedzę i myślę. Nie wiem, Kaiserreich, The Great War, no to Great War to chyba mamy odpowiedź. Kaiser Eich, nie wiem, jest kupa modów. Black Eyes jest jeszcze niestabilny na nagrywanie, co bardzo żałuję. Więc wyprodukowanie jednego odcinka z Black Eyes zajęłoby mi 15 lat, bo to też jest modyfikacja niestabilna. A chłopaki, umówmy się, mamy 2K18, więc dajmy po prostu. Grajmy w gry, które nie kraszują mi modyfikacje, o. Więc się zastanawiam. No, aktualnie najlepszą modyfikacją jest Kaiser e, więc prawdopodobnie w nią będę celował. Jest też, co tam jeszcze jest z modyfikacji fajnych do Hoja. E, no, praktycznie chyba tyle, no. Wiecie co? Ja po prostu pójdę za głosem waszym i będę bardzo potężnie czytał dzisiaj wasze komentarze. Więc fajnie by było, gdybyście napisali jakieś konkretne propozycje, ja bym się mógł wtedy do nich odnieść i tak dalej. I tutaj możecie pisać pod tym filmem wszystko: tytuły, gier, jakie byście chcieli zobaczyć, i serię schoja, bo po Führer Reichu nie wiem, co nagrać z schoja, więc możecie mi tutaj napisać, bo potrzebuję naprawdę z tym pomocy, bo już po prostu nie mam do tego głowy. Co do Europy, Universalis 4, sądzę, że jakakolwiek seria się wkrótce pojawi, jestem w trakcie po prostu ogrywania też tej gry, żeby się nauczyć, nie wiem, grać tym państwem, które chciałbym nagrać. No i to by było na tyle. Podsumowując, Führer Reich będzie, ostatni odcinek prawdopodobnie w środę, czekam na Wasze propozycje tutaj w komentarzach, mam nadzieję, że jakieś ciekawe propozycje padną i tyle. Widzimy się w następnym materiale, pa pa.